Idzie to? Wow! Dobra, jesteśmy w Poznaniu, Puchar Polski zaraz się rozpocznie. No, jesteśmy tutaj od wczoraj. Wczoraj odbyła się kategoria Challenge i niestety miałem już swoją historię życia. Challenge miał się zacząć o 20:00, ja miałem być tak pięknie o 18:00 już na tej sali, ale niestety PKP, więcej nie trzeba tłumaczyć. Opóźnienie pociągu o 2 godziny. Przyjechałem do Poznania o 20:30 i nie mogłem wziąć udziału w challenge'u, a szkoda, bo pierwszy raz w życiu szykowałem się na challenge. PKP pokrzyżowało mi plany, ale dzisiaj są eliminacje do battle głównej kategorii. No i co, zobaczymy, jak wyjdzie ten turniej. Jest nasz organizator. Dzień dobry, Janek Młynarz, organizator Pucharu Polski. Powiedz, czy trudno jest zorganizować zawody? To nie jest tak, że dobrze albo niedobrze. Ciężka robota. Jeśli chodzi o całe 2 miesiące, to bycie stale w kontakcie pod telefonem. Ale powiem ci, że jak uświęca temu jakiś cel, to aż tak nie czujesz tej ciężkiej roboty i faktycznie czujesz, że jest warto i chcesz to robić. Ile ty już lat na scenie free? 9. 9 lat? No. Dużo młodszych osób. Witałem się z jednym gościem 2 razy, bo nie mogłem go rozpoznać, nie? Bardzo dużo młodych zawodników. No. Jak ja zaczynałem, to ja nie wiedziałem, co jest Eclipse, nie? Ja to teraz każdy Eclipse'a robię. Też, właśnie znajomość freestylu jest na wysokim poziomie wśród tych początkujących. Tylko, że niektórym więcej pokory. Tak. Cześć Sara. Cześć. Dzisiaj to twój debiut, co? Tak, tak. Jak tam się czujesz, no? To spoko. Długo czekałaś? Znaczy, jakoś tak zwlekałam cały czas, bo tak nie chciałam za bardzo. No, ale w sumie to spoko. Mogę, chętnie zagram. I co tam? Masz coś wyszkowanego? Tak, mam. Tak? Tak. Chcesz pokazać? No mogę. Dobra, dobra. Ale fajnie, fajnie. Ile trenujesz? 7 miesięcy. 7 miesięcy. I jak byś zachęciła inne dziewczyny do trenowania freestyle'u? Że jak lubią grać, to niech sobie pójdą, kupią piłkę, wezmą buty i zaczną grać. Czyli po prostu trenujcie, tak. Dziewczyny. Tak, w ogóle Sara to jest siostra Ginera, to starsi wyjadacze mogą kojarzyć. Sławka, tak. Glinkowskiego. No tak, no w sumie chyba tak. Jego piłką grasz, nie? Tak, tak, tak. No, ten team gejścik. Ale jak pasuje do moich butów. No dobra. Tak właśnie. No i fajnie jest. Od Sławka po prostu tak jakoś zaczęłam grać, bo fajnie, jakby tak grał sobie na podwórku. Ja tak po prostu też mi się spodobało. No to co? No to życzę ci powodzenia. Dziękuję. Trenuję od miesiąca. Który styl wybierasz? Styl? Dawaj SD. Miarę, miarę. Ale na battle będzie lepiej. Będzie, musi być.
zagrałem w miarę akceptowalnie. Nie było za dużo dropów, zagrałem kilka fajnych rzeczy i mam właśnie 8 miejsce po eliminacjach i gramy zaraz z Jarzym Bosiem. No to co, idę się szykować. Przeszedłem eliminację na 8 miejscu. Był to naprawdę dobry wynik, jak dla mnie. Ale co się potem stało, to niestety było poniżej moich oczekiwań. Słabo zagrałem na pojedynku i odpadłem po pierwszej batli. 2-1 w głosach dla Jerzym Bosia. Odpadłem dość szybko, niestety. No i co? Tyle mojego udziału. Jakaś nauka i trenujemy dalej. Jak tam debiucik? Dobrze, dobrze. Stresik był? No, trochę tak, ale potem już jakby sobie ustaliłam co zrobię tak mniej więcej. Pierwsze eliminacje były najstraszniejsze, potem teraz już nie było tak. Dumny z siostry, dumny? Bardzo. Ale żeś poszalała, bardzo ładnie. Pięknie. Yeah. Trzecie miejsce. Puchar Polski wygrał Irańczyk! Ale dobrze zagrał, no co to dużo mówić. Czas, czas, czas. Nie, no. Nie mój dzień, nie mój dzień. Ale trzeba posprzątać, nie śmiecimy za sobą, nie śmiecimy.